od tego Sylwestra się po prostu zaczęło. Później tam co jakiś drugi weekend, co w każdy weekend, później co drugi dzień i tak po prostu równią pochyłą ku dołowi się kierowałem. W końcu dałem się namówić na jakąś tam małą kreskę, tyle że to już była metamfetamina, tak zwane czeskie piko. Mhm. U nas na Dolnym Śląsku to jest dosyć popularne. Nie mogłem z nikim o tym porozmawiać, bo jak rozmawiałem ze swoją rodziną, to czułem, że oni mnie słuchają, ale w ogóle nic z tego nie rozumieją. Miałem dużo osób, które mnie lubią, szanują, chętnie przebywają w moim towarzystwie, przyjaźnią się, a później zaczęło mi bardzo tego brakować. Nikt nie chciał się ze mną zadawać. Metamfetamina i jakiś hazard to jest po prostu dno i to bardzo szybkie, nie? Finansowe przede wszystkim. Mhm. I to gdzieś, kurczę, no nie wiem, czy w ogóle chcę liczyć te sumy tak naprawdę, nie? Cześć, jestem Mestosław i witajcie serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jestem w Monarze w Zaczerlanach, gdzie specjalnie dla was nagrywam rozmowy z osobami, które zdecydowały się na roczną terapię. Ze mną dzisiaj jest Mateusz. Cześć Mateusz. Witam serdecznie. Mateusz, po pierwsze bardzo serdecznie dziękuję, że zgodziłeś się podzielić swoją historią, pokazać także twarz. To jest duża odwaga i mam nadzieję, że też to pomoże innym zrozumieć, jak wygląda ten cały proces. Dlatego takie najważniejsze pierwsze pytanie ode mnie, też żebyśmy poznali ciebie lepiej. Powiedz proszę, jak u ciebie się to wszystko zaczęło? Nie wiem, jaka była pierwsza substancja, z której korzystałeś? Pierwsza substancja, z jakiej korzystałem, to była marihuana. Jeżeli chodzi o takie substancje psychoaktywne. No i od nastoletnich lat, od 16-17 roku życia, mogę powiedzieć śmiało, że od 20 roku życia paliłem już ją nałogowo. No, ale takim przede wszystkim mocnym uzależnieniem związałem się z metamfetaminą i to było w wieku około 26-7 lat. Mhm. I gdzieś było tak zawsze, że popalałem sobie tą marihuanę, a przed mocniejszymi narkotykami się zawsze wzbraniałem. Pamiętam, w liceum były taka moda na amfetaminę mocna i dużo osób tego używało, dużo osób na dyskotekach ćpało amfetaminę i kurczę, miałem sporo takich koleżanek, kolegów, którzy często uprawiali właśnie ten sport i kurczę, gdzieś mnie to przerażało trochę i jakoś mi nie pasowało i zawsze od tego stroniłem, zawsze przeciwstawiałem się jakimkolwiek namowom na ten temat, żebym tam gdzieś próbował takich rzeczy, bo gdzieś mi to nie pasowało. Ludzie nie jedzą, nie śpią po nocach, dla mnie to było dziwne, ja zawsze lubiłem pojeść. Aż do pewnego Sylwestra po prostu, gdzie byłem z grupą takich moich przyjaciół, z którymi trzymałem się blisko dobrych kilka lat i oni używali amfetaminy przy różnych okazjach. No i ja w końcu dałem się namówić na jakąś tam małą kreskę, tyle że to już była metamfetamina, tak zwane czeskie piko. Mhm. U nas na Dolnym Śląsku to jest dosyć popularne, a ja pochodzę z miasta Legnicy i ona jest nazywana w ogóle zagłębiem tego narkotyku. Jest mocno zniszczone miasto, w ogóle ludzie są nim zniszczeni mocno tym narkotykiem i jest mocno uzależniający. No i od tego Sylwestra się po prostu zaczęło. Później tam co jakiś drugi weekend, co w każdy weekend, później co drugi dzień i tak po prostu równią pochyłą ku dołowi się kierowałem. Dużo też czasu mi zajęło fakt, żeby sobie uświadomić ten fakt, że jestem w ogóle uzależniony, bo gdzieś się przed tym broniłem strasznie. No wiadomo, to jest taki mechanizm. Tak to działa raczej u większości osób uzależnionych i... No i tak to wyglądało. Historia nie jest jakaś skomplikowana, nie jest zbyt długa. Po prostu zacząłem niewinnie, skończyłem tragicznie i to tak się... A różne perypetie z tym związane po drodze były po prostu tragiczne. No. Z dnia na dzień coraz gorzej. Wszystko się kręciło praktycznie już później wokół metamfetaminy, bo bez metamfetaminy nie chciało się z łóżka wstać, nie chciało się pójść do pracy, nie chciało się nic. Życie po prostu traciło całkowicie kolory. No i co mogę powiedzieć? No, Wiesz, bo mnie ciekawi też, jesteś osobą, która jakby dość późno zaczęła korzystanie. W sensie, wiesz, często podczas rozmów było, że ktoś, nie wiem, miał 13, 15, 18 lat. Ty miałeś, jeżeli dobrze to pamiętam, 27 mniej więcej. Tak, 26, 27. Więc to jest taki wiek, o którym teoretycznie się mówi, że jeżeli w tym wieku zaczniesz, no to jest oczywiście lepiej, jest mniejsze ryzyko uzależnienia i tak dalej. Zastanawiam się więc w takim razie, co dawała ci ta metamfetamina, że po prostu tak bardzo cię wciągnęło to wszystko? Jak się czułeś na początku? Bo wiesz, jest pierwszy ten okres, który zapewne był pozytywny. Oczywiście, bardzo nawet pozytywny. Kurde, ciężko mi tak jakoś jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. No na pewno, wiesz, poczucie się gigantem, tak jak tutaj mamy w tym daytopie. To jest takie poczucie właśnie, że wszystko się może. Po metamfetaminie tej, której ja brałem, człowiek się robi bardzo kreatywny w ogóle i kiedy to się poczuje, po prostu nie chce się przestawać czuć się w ten sposób, prawda? Bo gdzieś różnica jest co do amfetaminy, że człowiek nie jest taki nadpobudliwy też ruchowo, że nie jest tak, że nie może się na tyłku siedzieć i tak dalej, bo właśnie bardziej to wszystko się odgrywa w umyśle i można dużo rzeczy wymyślić, dużo rzeczy stworzyć, jeżeli ktoś tam chciałby coś stworzyć, nad czym pracować, jakieś prace pisać powiedzmy. I w tym kontekście rzeczy to bardzo pomaga na początku, prawda? No, a później to się robi po prostu uzależnienie, którego naprawdę nie czuć na początku. Gdzieś cały czas się czuję, że chcę się poczuć fajnie, chcę się poczuć dobrze, chcę się poczuć tym gigantem. No i też towarzystwo tego używa i po prostu gdzieś się łączymy w tym wszystkim razem, kiedy ćpamy a później już po prostu ten krąg przyjaciół gdzieś się zawęża i się zadaje człowiek z tymi tylko osobami, które po prostu mają ten sam problem. Chociaż one i tak, kurczę, już wtedy nie są naszymi przyjaciółmi, nie? No raczej mi dawało poczucie, zwiększała się moja samoocena na pewno na początku, tak jak mówimy, nie? Na początku to było wszystko bardzo pięknie i kolorowo. A po jakim czasie odkryłeś, że możesz mieć ten problem? Po pół roku. I jakie to były symptomy? Co zacząłeś zauważać? Zacząłem zauważać po prostu, że narkotyki nade mną zaczynają mieć władzę, kontrolę. Że ja ją tracę, a na rzecz narkotyków. I to, kurczę, było takie na początku, to była taka świadomość jakby podświadoma, że czułem, że ludzie, którzy mi zwracają uwagę, bliscy, znajomi, koledzy, mogą mieć rację, ale człowiek nie dopuszcza do siebie tej myśli, że faktycznie nad tym nie panuje i bo to już wtedy oznacza, że tak naprawdę człowiek musi się leczyć, nie? A nie chce się po prostu tracić dotychczasnego życia na koszt jakiegoś tam leczenia i tak dalej, chce się iść do przodu. Też zauważyłem to, że stoję w miejscu, że się nie rozwijam, że chodzę do pracy, ale to jest tylko takie przejedanie chleba i tylko tyle, nie? Nic ze sobą nie robię. Koledzy, wiesz, ja już dochodziłem 30, koledzy zakładali rodziny, firmy, a ja byłem cały czas w dupie jakiejś i tylko generowałem długi. No i co? No i tak to się zaczęło, nie? A mówisz o generowaniu długów. Jak droga jest metamfetamina? Ile pieniędzy na to wydawałeś miesięcznie? Kurczę, to ciężko mi to policzyć tak naprawdę, bo z tym się wiązała jeszcze jakaś zabawa, cały czas towarzystwo jakieś, do tego dochodził hazard, jakieś gry na automatach, a to połączenie jest po prostu tragedią tak naprawdę, bo metamfetamina i jakiś hazard to jest po prostu dno i to bardzo szybkie, nie? Finansowe przede wszystkim. I to gdzieś, kurczę, no nie wiem, czy w ogóle chcę liczyć te sumy tak naprawdę, nie? Bo to były jakieś, to co zarabiałem, wydawałem na bieżąco. Fajnie było, jak się udało zaopłacić jakieś rachunki, zanim gdzieś tam wpadłem w cuk i tak dalej. Ale głównie o 80, myślę 70%. Zależy pewnie od miesiąca, bo różnie bywało, nie? Ale myślę, że w takich granicach wydawałem po prostu to na swój nauk, na siebie, na jakieś tam bzdury i tyle, na zabawę. Chociaż jak teraz na to patrzę, to w ogóle bym tego zawałem nie nazwał. To było takie po prostu uciekanie przed nałogiem w nałóg, przed samym sobą, przed rodziną, która stara się ci pomóc, a ty odbierasz to jako jakieś zagrożenie. Nie? No zagrożenie tylko to było dla mojego nałogu tak naprawdę. Nie? Mhm. A jak właśnie wyglądały twoje relacje z bliskimi? Kurczę, no wyglądały stosunkowo dobrze. I wyglądałem do tej pory. Mhm. Bo gdzieś mam duże wsparcie u rodziny, jestem żonaty, mam żonę 4 lata. I ona też mnie wspiera, czeka na mnie, ale zadawała mi dużo bólu. Oni się gdzieś starali do mnie przemawiać, walczyć ze mną i tak dalej. No, a ja coraz mniej czasu spędzałem w domu, no bo bałem się tych ataków na mnie, bałem się po prostu gdzieś tam konfrontacji z tym, jaki mam problem. No i tak to wyglądało. No, jestem też bardzo wdzięczny mojej rodziny i za to, że w ogóle mnie wspierała, że gdzieś mnie nie olali po prostu, jak tu w większości przypadkach też tak jest, że po prostu wyrzucają człowieka z domu i po prostu mają już dosyć. Nie ma się co dziwić, ani mieć pretensji za to, bo naprawdę ciężko też na pewno jest osobom, które nie miały z tym styczności, w ogóle zrozumieć, jak tak można i jak tak dalej. To się wiązało też z jakimś okradaniem w jakiś sposób rodziny, bo człowiek traci granice wszelkie, prawda? Jesteś na głodzie i po prostu masz klapki na oczach i tyle, nie? Mhm. Wiesz, że robisz źle, ale nie, po prostu ignorujesz te myśli i robisz swoje. No i to jest tragiczne tak naprawdę, nie? Mhm. A jak wyglądała sytuacja z twoją żoną? Czy ona od początku wiedziała? Czy był jakiś moment, że cię nakryła? Kurczę, to było tak, że mi się wydaje, że wiedziała tak naprawdę. Tak naprawdę mi się wydaje, że wiedziała, ale też pewnie sama siebie trochę oszukiwała w tym wszystkim, że może już nie biorę, bo to też były takie obiecanki, gdzieś tam były takie dni abstynencji, takie okresy abstynencji po miesiąc, tam 2 powiedzmy. To też chodził człowiek taki elektryczny, że strach było się odezwać w ogóle, ale gdzieś tam była ta abstynencja i gdzieś tam też miałem tą świadomość, nie chciałem nikogo krzywdzić, starałem się z tym walczyć gdzieś jakoś na własną rękę, chociaż zawsze to kończyło się tak samo, i powrotem do nałogu i... No i myślę, że tak, że była świadoma tego, bo też jest dorosłą osobą po jakichś tam przeżyciach życiowych i nie jest po prostu głupia. Także na pewno sobie gdzieś tam zdawała tą świadomość, ale tak jak mówię, no, chciała być szczęśliwa, chciała czuć się bezpiecznie i oszukiwała samą siebie pewnie też trochę, nie? No, także sumienie mam nieczyste, no. No ale zobacz, zdecydowałeś się na terapię, tak? To jest pierwsza twoja terapia? Tak, to jest moja pierwsza terapia. Pierwsza. Jesteś już, bo spytałem przed rozmową, 8 miesięcy, dobrze? No prawie. Tak, i jak oceniasz to wszystko? Jak było na początku, jak jest teraz? Kurczę, no jest różnica diametralna w samej chęci leczenia się, w samej świadomości tego, czym jest uzależnienie i jak ono wygląda, jak się pokazuje u mnie, powiedzmy. Jakie są mechanizmy tego uzależnienia. To jest bardzo ważne, żeby to wszystko poznać i mieć duży wgląd w siebie, zauważać to, uczyć się tego po prostu, bo gdzieś jasną sprawą jest, że narkomanem już będę całe życie i muszę siebie obserwować całe życie też. Nawroty i takie tam rzeczy. No, tego trzeba się najpierw nauczyć, a później nauczyć się stosować to u samego siebie. No i kurczę, no gdzieś przyjechałem trochę, znaczy kurde, ja widzę to u siebie tak, bo tutaj ludzi się traktuje, pacjentów, bardzo indywidualnie wszystkich i są rozmaite przypadki z różnymi emocjami, z różnymi problemami ludzie przyjeżdżają. Ja akurat przyjechałem z ogromną ulgą i radością, że jestem tutaj w końcu i czuję się bezpiecznie, nie? Że są tutaj ludzie z takimi samymi problemami jak ja, którzy chcą się leczyć. Jest nas tu 30 osób, powiedzmy, i ja się tu czułem bezpiecznie. Ja tutaj przez miesiąc to chodziłem taki uśmiechnięty, że ja tu jestem, że tu jest fajnie, że są konie, że są zajęcia, że wszyscy siebie rozumieją, że można z kimś pogadać w ogóle o tym, bo na zewnątrz człowiek był w uzależnieniu, to nie miał kompletnie z kim o tym porozmawiać. To tak ciążyło na duszy po prostu, że aż się czuł człowiek, jakby miał się położyć po prostu i zdechnąć. Nie? Tak z tym ciężko było. A tutaj czułem dużą ulgę. Gdzieś później dopiero zacząłem zauważyć jakieś deficyty u siebie, z czym mam problem, z jakąś impulsywnością i tak dalej, bo na początku to mi nic nie przeszkadzało. Byłem szczęśliwy po prostu, że tu jestem, wszystkich kocham, wiesz, i tak dalej. To była taka też iluzja, bo gdzieś to się wiązało z tym, że po prostu gdzieś znalazłem miejsce, w którym poprawię swoje życie, nie? I gdzieś się z tego wydostanę, co mnie tak ciążyło na duszy. No, to także tak, no. Przyjechałem na pewno z dużą ulgą, mówiłem o tym dużo. Mhm. Trochę mi dokuczało to, że muszę gdzieś rodzinę, żonę zostawić nie, na rok i to gdzieś dla mnie było uporczywe, ale też wiedziałem, że się do niczego w domu nie nadam, nie? Że tylko będę wiesz, przeszkadzał niż pomagał. No i tak, no, jest spora różnica w tym w ogóle, co człowiek zauważa do zmiany, nie? Wiesz, nawet jakieś tam no, o dużo szczegółów, drobnych nawet, które trzeba poprawiać po to, żeby po prostu na nich później się nie zawalić, nie wrócić do nałogu przez jakieś tam bzdury, bo to mogą być na początku bzdury, a przede wszystkim radzić sobie trzeba z własnymi emocjami, nie? W sposób konstruktywny. I tu głównie jest nacisk na to, żeby dużo o sobie mówić i radzić sobie z tym, co tam gdzieś nas boli, potrafić to zrobić, nie? Bo to głównie później może przeważyć na tym, że znowu zacznę spać. Nie? A jakie są takie sposoby jakby na regulację tych emocji albo właśnie... Co na ciebie dobrze działa? Co odkryłeś po tych 10 miesiącach, że chcesz wcielić w życie? W sensie, że to jest dobre dla ciebie. Regulacją może bym nie nazwał tych emocji, ale po prostu przeżywanie, samo przeżywanie tego, uznawanie tego takim, jakim jest, przyjmowanie tego do siebie. I sama społeczność terapeutyczna na tym polega, że wiesz, ciężko sobie wyobrazić, ciężko się dogadać, powiedzmy, w uzależnieniu narkoman między narkomanem gdzieś na zewnątrz. Wiesz, zawsze są jakieś kłótnie o pieniądze, o narkotyki, o cokolwiek. Nie? Zawsze też szuka się pretensji w drugim człowieku do tego, żeby wiesz, obwinić o cokolwiek, co nam nie idzie. A tutaj jest 30 takich na kupę i samo to, ten fakt, że jesteśmy tutaj razem i jakoś się musimy dogadać, jest bardzo, bardzo terapeutyczny. Uczymy, wiesz, nie można tu nam nawet przeklinać, nie można używać nawet jakiejś tam agresji werbalnej, słownej do osoby współleczącej się, za to jest wypis ośrodka i ludzie, którym naprawdę zależy na tym, żeby się wyleczyć, żeby żyć normalnie, stosują się do tych zasad i po prostu samo to dużo daje, że człowiek się uczy po prostu, że będę szedł ulicą i ktoś powie na mnie za przeproszeniem chuj, to po mnie to spłynie po prostu i nie będę czuł jak żadnych nerwów do tego czy agresji, bo po prostu wiem, że chujem nie jestem i idę sobie dalej, nie? I to jest bardzo fajne, bo gdzieś kurczę, na zewnątrz nie miałem pomocy, nie wiedziałem, no nawet nie mogłem z nikim o tym porozmawiać, bo jak rozmawiałem ze swoją rodziną, to czułem, że oni mnie słuchają, ale w ogóle nic z tego nie rozumieją. I kurczę, to było takie przykre właśnie, bo bardzo tego potrzebowałem, żeby ktoś to zrozumiał, żeby to pojął, że to nie jest, że ja nie jestem diabłem wcielonym, tylko po prostu nie panuję nad tym, nie? No kurczę. No ale zobacz, bo mówiłeś też o relacjach i o tym wszystkim, a jak w takim razie wyglądał przez ten czas twojej terapii kontakt z twoją żoną? Czy ona może odwiedzać, możecie dzwonić, możecie pisać? Jak to wygląda w ogóle? Jakie są zasady? Zasady są takie, że mamy... Znaczy na początku podajemy po prostu tutaj, jak przyjeżdżamy, po tygodniu podpisujemy kontrakt, bo tak przez pierwszy tydzień jest się obserwatorem, czyli tam obserwuje się, jak to wszystko wygląda, gdzieś tam się pomaga troszkę w pracy i się po prostu podejmuje decyzję o tym, czy będę chciał, czy nie. Wtedy się podpisuje kontrakt i wtedy przysługuje nam 40 minut rozmowy w tygodniu, czyli na przykład powiedzmy 4 razy po 10 minut rozmowy albo 2 razy po 20, tak to wygląda i po prostu podaje się jakieś tam osoby do kontaktu, matka, żona, najbliższa rodzina po prostu, do których będzie się chciało kontaktować, z którymi można udzielić jakieś tam informacje o tym, co się z nami dzieje i tak dalej. No i terapeuta to weryfikuje, dzwoni do tych osób, pyta się, czy są faktycznie tymi osobami. No i można dzwonić, prawda? Oczywiście po pracy, w czasie wolnym można to robić. Też możemy dzwonić do rodziny przez komunikatory, tak jak Messenger i tak dalej. Odwiedziny teraz się zaczęły, bo jakoś tam od obostrzenia po prostu ulżyły po tym, jak zostaliśmy wszyscy zaszczepieni, bo tak to nie można było nas odwiedzać, nikt tutaj nie wchodził raczej. A tak to tak, to raz w miesiącu może ktoś nas odwiedzić. Mnie nie odwiedza rodzina, bo ja mieszkam stąd prawie 700 kilometrów, także raczej nie wymagam od nikogo, żeby tutaj jeździł do mnie. I też mieliśmy zjazd rodzin, to wtedy była tu moja matka, brat starszy, żona, w odwiedzinach na tym zjeździe rodzin. No, to gdzieś mnie to bardzo, bardzo pomogło. I też było dużo takich momentów, gdzie też myślałem, czy się nie spakować, nie pojechać z nimi do domu, bo jednak doceniam to miejsce, a są momenty, że człowiek ma dosyć, jest zmęczony tą społecznością, tym życiem tutaj. Mhm. I nie oszukujmy się, jest to duże wyzwanie po prostu. No. A co cię motywowało, żeby pozostać? Chęć przeżycia po prostu i życia normalnie, nie jako jakiś tam po prostu złodziej, narkoman i jakiś tam żulik, tylko po prostu normalnie, bo też uciekałem za granicę od uzależnienia. Założyłem swoją firmę budowlaną i w Belgii też tam chyba z 7-8 miesięcy przed tym, jak tu przyjechałem, gdzieś tam pracowałem, bo gdzieś jeszcze decyzji nie miałem takiej, żeby... Znaczy nie, decyzję miałem w zasadzie, tyle, że chciałem najpierw zaliczyć detoks, pandemia było wstrzymane przejęcia na detoksy i tak dalej, to uciekłem po prostu za granicę. Później przyjechałem, poszedłem na detoks, przyjechałem po prostu od razu po detoksie tutaj. I tak, no, chcę żyć jak ludzie po prostu, nie chcę zadawać bólu matce, żonie, bliskim, bo to gdzieś bardzo mi ciąży na duszy, na sumieniu, że kurczę, że gdzieś moje uzależnienie bardzo dużo ich kosztowało, dużo też mi poświęcili i gdzieś czuję się odpowiedzialny bardzo za to. To też gdzieś generuje to we mnie dużo wyrzutów sumienia. I teraz, kiedy jest już czysty człowiek, trzeźwy, powiedzmy te pół roku, trochę ponad, to dopiero zauważa, czym jest naprawdę trzeźwość, bo tak po tygodniu, dwóch to człowiek w ogóle jeszcze nie jest trzeźwy, nie? Tak naprawdę. I tylko jest jakaś tam abstynencja, a raczej daleko jeszcze do trzeźwości. A gdy się zbliża już do roku, to już człowiek czuje różnicę tego, jak myśli i jak na to wszystko patrzy. No i głównie motywację mam wewnętrzną w sobie taką, nie? Że muszę tu przede wszystkim dla siebie zrobić. Dopiero później mogą na tym korzystać jakieś inne osoby. Najpierw ja muszę, wiesz, polubić siebie na nowo, tak, że tak powiem, nie? Zauważać w sobie jakieś pozytywy i zalety, a nie tylko to, że jestem narkomanem i jestem do niczego, bo samoocena po prostu runęła mi tak w dół, że ciężko było patrzeć sobie w lustro w oczy, nie? No już no, tak to wygląda. A jeżeli, wiesz, było ci ciężko patrzeć w oczy i tak dalej, czego najbardziej żałujesz z tamtego okresu? Albo nie wiem, tak sobie właśnie wypominałeś, że to był błąd, nie wiem. Czego żałuję? Tego, że tak chyba dużo straciłem, bo gdzieś praca, też wizerunek bardzo straciłem, prawda? Bo miałem dużo osób, które mnie lubią, szanują, chętnie przebywają w moim towarzystwie, przyjaźnią się, a później zaczęło mi bardzo tego brakować. Nikt nie chciał się ze mną zadawać. No, był taki okres, kiedy byłem już tak zjedzony tymi narkotykami, że ciężko mi było mówić, że się zaczynałem jąkać po prostu i to dla mnie było tragedia. No i myślę, że tak, że głównie samoocena i wizerunek jakiś taki dla osób, które gdzieś tam są dla mnie ważne. Nie? A o czym marzysz i jak sobie wyobrażasz, nie wiem, swoje życie zawodowe czy właśnie osobiste po wyjściu z terapii? No, po wyjściu z terapii na pewno głównie będę musiał się zająć pracą. I też jakąś dalszą terapią, bo nie chcę się też gdzieś tak wystawiać, bo to będzie ciężkie po prostu zacząć. Wyjechałem z domu jako ćpun, a chcę wrócić jako jakaś osoba trzeźwa i także trzeźwo patrząca na to, na życie, na to, co muszę robić, i głównie muszę zająć się jakąś terapią tam dochodzącą, powiedzmy, i pracą, i się rozwijać też jakoś zdobywać jakieś nowe... jakieś może drobne wykształcenie poprawić, jakieś kursy sobie porobić. Ogólnie jestem budowlańcem, zajmuję się głównie budową, wykończeniami domów, mieszkań i myślę, że w tym kierunku. Moi dwaj starsi bracia też mają już długo lat firmę budowlaną. No i nie wiem, zastanawiam się też nad wyjazdem przynajmniej na jakiś czas za granicę może, żeby po prostu trochę podciągnąć się finansowo. No i tak, no i pokazać żonie, że już możesz się czuć bezpieczna, już może po prostu czuć stabilność jakąś, jakoś jej wynagrodzić ten okres, w którym nie mogła tego poczuć i była bardzo rozbita. No tak, no, zadbać o siebie i rodzinę przede wszystkim. Mhm. I nie wracać do nałogu. Ja mocno trzymam kciuki, Mateusz, żeby to się wszystko udało. Cieszę się też, że właśnie wiesz, że to już 8 miesięcy, 10? 8. 17 września minie 8. Super, że to jest już, wiesz, tak naprawdę większość drogi za tobą. Fajnie też, że masz taką silną motywację i rzeczywiście widać, co chcesz osiągnąć, po co tu jesteś i dlaczego, więc tym bardziej trzymam mocno kciuki. Mam nadzieję, że też dla was ta historia była czymś cennym i wynieśliście coś z tego dla siebie. Trzymajcie też mocno kciuki za Mateusza, napiszcie proszę coś miłego. No i oczywiście tutaj w tym miejscu, bo zapomniałem na samym początku, też bardzo serdecznie dziękuję wszystkim osobom wspierającym na Patronite i na YouTubie. To dzięki wam też takie wyjazdy są możliwe i dzięki jeszcze raz. Ja również dziękuję. I do usłyszenia. Cześć.